Cześć, z tej strony Stargon, a to kolejny odcinek z gry Smite i tym razem gramy sobie Izanami, czyli kolejnym bogiem. Japońska bogini, nie wiem czego w sumie. Jest to postać typu Hunter. Powiedzieć muszę na początku, że już jeden odcinek nagrałem właśnie tą boginią i poszło mi naprawdę dosyć dobrze, tak w ostatecznym rozrachunku. No ale niestety dźwięk tutaj był jakoś... Nie mogę go ustawić, żeby był dobrze zgrany z tym, co się działo podczas odcinka i dlatego też ten odcinek poszedł po prostu do kosza. Nie było sensu publikować czegoś takiego. No i nagrywam jeszcze raz sobie Izanami. W sumie postać, którą grałem tutaj na tej teraz ostatnio najwięcej. Jeśli chodzi o to moje konto teraz. Dobra, robię to, co robiłem ostatnio, czyli takie właśnie początkowe przedmioty. Nie wiem, czy to jest dobry wybór. Czy też nie, ale zazwyczaj tak sobie to wybieram i działa to, sprawdza się, no nie jest to zbyt wysoki poziom, więc w sumie nie ma dużej różnicy co wezmę, a czego nie wezmę. Buffy za to by się wziąć mimo wszystko opłaciło, no ale wygląda na to, że nasi koledzy z drużyny, nie wiem czy mają takie same zdanie na ten temat. No zobaczymy. Dobra, na razie pomożemy Achtuchowi. Oczywiście wiem, że to się inaczej powinno czytać. Ale co mnie to obchodzi? Dobra, jest red buff. Tego buffa ja bym sobie wziął, bo chyba lepiej ja niż Chuck. To jest jednak bardziej tankowata postać niż na przykład ja. Ja bo ja jestem Hunterem, czyli DPS typowy. Mają Lokiego, to mi się bardzo nie podoba. Ale my mamy za to Achtucha, który też jest postacią, która wkurwia. Tak po prostu mówiąc. Po prostu ta postać taka jest. Ona nie denerwuje, mnie wkurwie. Tak walnie raz. Takie obrażenia będą. Tak to działa. Dobra, żebym tutaj nie zginął. Jeśli kogoś by to interesowało, taki może ciekawostka. Postanowiłem sobie kupić kartę dźwiękową, zamówiłem, więc nie wiem też kiedy ten odcinek opublikuję, ten ze Smite, który teraz właśnie oglądacie. Ale być może wtedy będzie już ta karta. No i zobaczymy, czy mikrofon dzięki temu będzie prezentował jakąś lepszą jakość. Nie jest to jakiś chiński dziad za 5 zł, więc... Nie jest to też jakiś bardzo drogi sprzęt, ale zobaczymy, czy to się sprawdzi, czy to w jakikolwiek sposób poprawi jakość mojego dźwięku, bo ten nie jest za dobry, ja dobrze o tym wiem, bo jakiś tam zwykły mikrofon za 3 dychy mam. Mógłbym też używać mikrofona z PlayStation, chociaż go gdzieś zgubiłem. Chodzi mi o ten zestaw słuchawkowy, ale to też wiadomo, to nie jest nic dobrego. W sumie sami możecie sobie porównać, bo pierwsze odcinki z FIFA nagrywam na tamtym starym mikrofonie. I jeśli chcecie porównać, no to wszystko co teraz nagrywam i od dłuższego czasu, od bardzo dłuższego, w ogóle większość moich filmików jest na tym mikrofonie, na którym nagrywam teraz. I sam nie wiem, który dźwięk jest lepszy po prostu. Ciężko tutaj ocenić, co jest naprawdę lepsze. No ale wiadomo, karty... W komputerach karty dźwiękowe za dobre nie są. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Mógłbym się pewnie tego dowiedzieć, jakby mnie to jakiś bardziej interesowało, ale... Wiele innych rzeczy mnie interesuje jednak bardziej. Ja chcę po prostu, żeby coś działało. Dobra. Ogólnie na razie tak ta gra... No, nie jestem za bardzo zaangażowany, za dużo tutaj nie robię, dużo gadam. Próbuję się jednocześnie skupić na grze i na gadaniu, to wychodzi mi średnio. No i teraz się szykuje śmierć. Niestety nie zdążyłem.
Sekundy zabrakło, żebym uciekł tutaj. No ale zdarza się. Mam dwie asysty Nivel, co to jest? Co to mi daje? No nic mi to nie daje. Nie zmienia to faktu, że mam najmniej golda z całej drużyny. Że się w ogóle mało przydaje mojemu teamowi. Niby sobie coś tam go strzelam, ale co z tego? On też mnie strzela. O, nie trafiłem. Jakbym go trafił, to może by coś z tego było. Tak to nic, koniec. Muszę sobie trafiać z tych basiców. Z podstawowych ataków. Na tym polega gra Hunterami. Nie mam tutaj na myśli Alexa Huntera. Nieśmieszne. Dobra, puszować coś tam niby puszuje. Ale to już na arenie to ważne nie jest. Cholera, ale żem porobił. Zamiast zabić to po prostu sobie nie trafiałem. Teraz prawie weszłem w Posejdona. Na całe szczęście chyba przeżyje to, chociaż kto to teraz wie. Jednak nie przeżyje. No cóż. Początek ostatnio też nie był dobry, a potem się rozkręciłem. Ostatnio, mówiąc ostatnio, mam na myśli ten odcinek, którego nie opublikowałem. A nie ten odcinek z Anubisem. Który stanie się drugim odcinkiem, a miał być odcinkiem trzecim, no ale no trudno. Przynajmniej mam już Fatalisa złożonego, więc mogę z niego korzystać. Mogę sobie chodzić i strzelać cały czas. Nie daje on dużych obrażeń, ale ta zdolność właśnie jest bardzo przydatna i fajna. I przyjemnie dzięki niej się gra. Dobra, zaliczyłem fraga jakoś. Jakimś cudem trafiłem ze skilla. Brawo ja. Tutaj jest jaki buff? Chyba do atak speeda, jeśli dobrze pamiętam. No i dobra. Pamiętam jeszcze czasy, jakby nie było do atak speeda, tylko były po prostu do speeda i on dawał jednocześnie atak speeda. Tak jakoś to działało. W sumie to było fajne. Udało się. Dobrze. Tylko że teraz trzeba Sylę jakoś uniknąć. No dobra. Dobra, to była akcja z mojej strony. Tak bym powiedział. No i powoli coś tam odrabiam. Żebym teraz nie padał za bardzo. Nie mogę też za bardzo agresywnie grać. Jestem mimo wszystko postacią, którą łatwo zabić. Pięknie. Dobra, uciekać. Nie zestunowali mnie. I zatrzymali moją ucieczkę. Niestety. Teraz myślę o kupnie Bloodforge'a, żebym się tutaj trochę leczył. Jakiegoś drugiego relikta, też nie wiem jaki relikt byłoby kupować. Najlepiej ja sobie kupię chyba medytację po prostu, chociaż to jest takie trochę gałgańskie chyba. Mógłbym też kupić po prostu uwolnienie ze stuna, choćby go tutaj, dobra jest tutaj. Niech i tak będzie. Najbardziej standardowe relikty chyba. Dobra, ja tu wolę nie ryzykować. Jeszcze jeden strzał by zginął, ale to pewnie ja bym też zginął wtedy. Ale tak to się w sumie jakaś większa walka by wiązała z tego. Ostatecznie. Nie widzę go. Nie wiem, czy ja go trafiam. No i niestety przeżył. Szczęśliwie. O, w sumie dwoje z nich przeżyło. Na całe szczęście niż tutaj dobiła szabolankę. Patrzcie, jakie obrażenie. Nieźle. Ja bym sobie jeszcze za każdym strzałem trafiał, to by było już trochę lepiej. Jeszcze lepiej. No ale niestety moja gra w Smite'a wygląda średnio. Dobra, Loki, 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 proszę zginij. Nikt cię nie lubi. Nikt cię tutaj nie lubi, kolego.
Nienawidzę grać przeciwko Lukiemu ogarniętemu w jakimś tam stopniu, w moim znaczeniu ogarniętemu. A to chyba aż takie trudne nie jest. Bo każdy tak naprawdę ma swoją definicję dobrego gracza. Dla mnie w sumie ja jestem słaby we wszystko. Dla mojego kumpla niby jestem dobry w FIFA, dla mnie jestem słaby. No i tak to też wygląda. Przeżyć! Przeżyć! To jest mój cel. Jak on mnie widział? Jakim cudem on mnie zauważył? Czy on tak na farcie mi trafił? No to jest pytanie teraz. Dobra. Deathbringera se złożę, potem jeszcze se złożę tego shurikena takiego. I coś po ty przebicie pancerza. Dobra, już myślałem, że mnie zabije. Wtedy to byłoby dopiero gałgaństwo. No uniknęła sobie. Teraz trzeba ją zabić. Za karę. Dobra, jest 6-4, to nie jest tragedia. Dobra, chyba trzeba trochę się wrócić. Fatalizm naprawdę fajno, fajny item, uwielbiam go mieć. Choć nie zawsze z niego korzystam dobrze. A wystarczy sobie trafiać z basiców. I wtedy już nikt ci nie ucieknie. I koniec, fosyli. Naprawdę, i za nami to ma kopa. Ona ma moc. Ma tę moc. Dobra, ja z tym spieprzam. Może ucieknę? Udało się. Cały czas sobie zapomniałem o tym też, że mam uwolnienie ze stuna. Ale aktualnie nie jest mi ono potrzebne aż tak bardzo. To co ja to kupiłem? Nie, nie, nie. Nie o to chodzi. Ten item już nie jest chyba zbyt dobry, takie mam wrażenie. Kiedyś to był, kurde, pierwszy item podkryty, ale teraz nie. Jak go zmienili. Chyba naprawdę mocny jestem w Amana. Bardzo wytrzymały. Ale go ładnie trafiłem przynajmniej. Może go dobiję, kolega? Niestety chyba nie. Mogłem gonić za nim. Ale dobra, przynajmniej tego zabijemy. Żeby się tutaj nie zestunować teraz. Ty głupku, nienawidzę. Nikt cię tutaj nie lubi. Dobra, brawo ja. Ech. To nie było zbyt mądre. Jak wiele z moich posunięć. Dobra, niedługo będzie hajs na Deathbringera. Mamy sporą przewagę w punktach, więc nie ma się co martwić. 7-5. Też sporo razy ginę. Podobnie jak na Anubisie. Ale myślę, że to przetrwamy tym razem. Tym razem nie mogę dać dupy tak jak właśnie wtedy. Wygląda na to, że daje. Tak troszeczkę. Nie dali się za bardzo tutaj zaatakować. Dobra, Loki tutaj się szykuje. Ciekawy na kogo. Albo uciekał, nie wiem. Tu siedzi koleżka. Zaraz się zrobi niewidzialny. Raz mi może zajść od tyłu. To jest zło w tej postaci. Może stracić 90% życia i potem cię zabić. I cię zajdzie od tyłu. Po nim. Dobrze. Ale jestem nie fajny z tych skilli. Jednak na komputerze chyba lepiej to gram. Ale to są po prostu lata. Mimo wszystko wraz z czasem coraz bardziej się przekonuję do tej konsoli.
Dla osoby, która nie ma ogromnej ilości pieniędzy na świetny sprzęt, nie jest to zły wybór. Tym bardziej, co najbardziej się przekonam do konsoli oczywiście po zagraniu w Until Dawn, który teraz jest dostępny za darmo. Znaczy, oczywiście za darmo w ramach PlayStation Plus, które muszę niestety posiadać, żeby grać sobie w FIFA online. Między innymi FIFA. W sumie nic za bardzo innego nie gram. Grałem trochę w TESO, trochę w The Division, ale tak to nic. Nie mam za bardzo ludzi do grania w to. Nie ukrywam, w sumie chciałbym stworzyć jakąś... Za jakiś czas, jak będę miał jakąś większą ilość widzów, jakąś małą społeczność, po prostu, żeby sobie można było pograć na tej konsoli. Razem. Jest to rzecz, którą chciałbym zrobić. Ale niestety... Pewnie sporo czasu upłynie, zanim coś takiego będzie w ogóle możliwe. Dobra. Koledzy, kolegowie, co wy tutaj kombinujecie? Wiedziałem. Jeszcze zmarnowałem sobie tutaj purifikację, czy jak się to nazywa po polsku. Koraliki oczyszczenia. Dobra. Jeśli ogląda to ktoś, to wie, jak zmienić język na konsoli. To niech mi powie, proszę. Bo jednak te polskie wersje gier od Hi-Rez nie są za dobre. Chociaż w sumie do Smite i tak nie jest Paladins. Jego słynno odskrzydlić. Ciekawe, czy to jeszcze funkcjonuje. Nie gram w Paladinsów. Chyba z 2 miesiące, albo 3, albo jeszcze więcej. Bardzo długo nie gram w Paladins. Akurat mi się znudziło po tym, jak nagrałem pierwszy odcinek z tej serii. Aż to nie jest seria, po prostu pojedynczy odcinek z Paladins. Wtedy już kończyła mi się faza na tą gierkę, bo grałem wtedy naprawdę sporo. W sumie to była gra w tą głównie, tak naprawdę poza FIFA. Grałem w Paladins cały czas. W jesieni czy tam w grudniu, kiedy to tam było. Fajnie się ćpało, nie powiem. Dobra. Musiał pod bazą używać tego, to nie było zbyt mądre chyba. Strzelam tak napałem, może się trafi Lokiego. Kolegę. Kurde no. Minimalnie mi się udało tutaj. Dobra, uciekł, bo nie umiem trafić. Syle bardzo łatwo zabijam. On chyba nie jest zbyt dobrym graczem. Szabalanka jest zdecydowanie lepszy, takie mam wrażenie. W ogóle możemy to przegrać już. Spora szansa, że tego nie wygramy, jeśli tutaj popełnimy błędy. Trzeba się tych błędów wystrzegać. Loki się szykuje. Największe zagrożenie. Oprócz Szablanki, bo on też jest sporym zagrożeniem, bo tam nie użyłem skilla. Dobra, nie trafiłem sobie. Trzeba uciekać. Nie ma co ryzykować niepotrzebnie. Teraz nie mogę zginąć. 10-7. Sporo razy się dam ubić. Moim zdaniem o 7 razy za sporo. Dobra, jest. Frag. Frag jest mocny, więc przetrwa. Nie zdążyła użyć ulta, dobrze. Ten koleżka jest bardzo wytrzymały, niestety. Ja uciekam. Niestety. Nie udało się tutaj. Zgrał, goniłem, cholera nie. Teraz możemy to przegrać przeze mnie. Znowu. Znaczy nie wiem czy znowu, ale... Nie jest za dobrze. A, Loki. Trzeba się teraz skupić, żeby trafiać. Oho, idzie na mnie. On się na mnie tak zawsze czai. Takie mam wrażenie przynajmniej.
niestety. Tutaj Ultra Blanka zrobił grę. On w ogóle im chyba grę robił, takie mam wrażenie. Chociaż nie, no słaby miał statystyki. Ale mnie najbardziej denerwowo. Ciekawe. Loki im grę robił. Głównie, no i Vamana. On też był bardzo wytrzymały. Poseidon tak, no. Jakoś nie zwracam na niego uwagi za bardzo. Na Syle zwracam uwagę, bo ją cały czas zubijałem. I tak wyglądała właśnie ta gierka. Porażka niestety. Znowu. Więc jak na razie to moja seria ze Smite nie wygląda za dobrze. Szkoda, że ten odcinek mi się tak zepsuł. Mam nadzieję, że ten się mimo wszystko nie zepsuje, mimo tego, że przegraliśmy. No i że w końcu coś tam wygram. No na razie w sumie pogram sobie różnymi bogami, potem znowu wrócę do tych starych. I chyba wypadałoby też nagrać jakiś inny tryb niż arenę, którą mimo wszystko cały czas gram. Ale dobra, to już nie jest aż tak ważne. Mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek był dla Was ciekawy, że Wam się podobał. Zachęcam do skomentowania i do ocenienia. No i do czekania na kolejne. Cześć!